Roxana Węgiel nie idzie na studniówkę, jestem zbyt zzyta ze swoja klasa. Roxana Węgiel skończyła niedawno 18 lat i z tej okazji wyprawiła huczną imprezę. W tym roku czeka ją matura, która poprzedza studniówka. Nastolatka nie zamierza jednak świętować z rówieśnikami ze swojej klasy. Jak wyznala w rozmowie z portalem brzesko-nasze-miasto.pl, nie ma z nimi o czym rozmawiać i nie czuje się przywiązana do swoich kolegów i koleżanek z klasy. Nie idę na studniówkę. Tak sobie postanowiłam. Nie jestem zbyt zzyta ze swoja klasa. Więc stwierdziłam, że zrezygnuję. Mam na ten czas zaplanowane inne działania związane z nowa płyta. Więc uznalam, że tak będzie lepiej, mówi Roxana Węgiel. Młoda artystka nie ukrywa, że od kiedy wkroczyła do show biznesu, najwięcej czasu spędza z osobami, które są sporo starsze od niej. Nie mam jakiegoś zbyt dobrego przelotu z ludźmi w swoim wieku. Oczywiście są wyjątkowe przypadki ludzi, których znam od wielu lat. Mam przyjaciół rówieśników, ale tak naprawdę od 5 lat zadaję się z samymi dorosłymi osobami, wyznala w rozmowie z SK. Wiele kontrowersji wywołała wiadomość o nowym związku Roxany. Nastolatka straciła głowę dla starszego o 8 lat Kevina Mgleya, z którym współpracowała nad nowa płyta. Wielkie poruszenie wywołała nie tylko spora różnica wieku pomiędzy partnerami, ale też wieść, że Kevin ma już 3-letniego syna, który jest owocem jego poprzedniego związku ze znaną aktorką.